Siemanko towarzysze! My dzisiaj lecimy z kolejnym odcinkiem z gry Kontrabanda Police, a z tej strony oczywiście Adam. Tak więc witam serdecznie i lecimy. Lecimy z tym kolejnym dniem. To już jest nowy rozdział. Tutaj jak widzicie samochody już czekają. Zobaczmy sobie. O, ja cię kręcę. Teraz już samodzielnie, towarzyszu. W związku z ujawnieniem powiązań obywateli Królestwa Erkali z grupami przestępczymi, rząd nałożył embargo na wszelkie towary z tego kraju. Zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże z Królestwa Erkali. Dobra, muszę mieć to. Ten tutaj list przewozowy, to wiem. Co tutaj jeszcze mamy? Ja cię kręcę. Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zaciął się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę. Część numeru rejestracyjnego 89. Ja pierniczę, ile tego będzie. Wiek kierowcy 41. I tu, co my tu mamy na dole? Kolor pojazdu jasno-zielony. Po rozbiciu jednej z dziupli. Towarzyszu, co z tobą? Wezwij kolejnego. No już, no czytam. Moment, towarzysz, towarzysz, no. Towarzysz. Już lecę. Ole, tu będzie akcja. Weź to wszystko zapamiętaj, nie? Jasno-zielony to mi raczej nie wygląda na jasno-zielony. Bardziej na żółty. Proszę opuścić pojazd. Nie, proszę o dokumenty. Proszę, daru. Dobra, super. Ty, musi wykonać. Puść mnie. Jest w niebezpieczeństwie, no ale ja tak nie mogę, chłopie. Paweł, tu się zgadza, Zubukow, imię i nazwisko się zgadza, dobra. 4 maj tutaj się zgadza, ważność 17 maj się zgadza. 60X6D12V, paszport się wszystko zgadza. Dobra, lecimy, żwir masz. Idę, chłopie, zobaczyć ten twój żwir. Może cię wpuszczę, jak będziesz miał wszystko, co... No chyba tylko żwir. Nie każe tego żwiru przecież. Czekajcie. Sztuk jeden. No wszystko się zgadza, no ale czy ty jesteś, jaki to miał być jeszcze numer rejestracyjny, jaki ty tutaj masz? FJG. FJG, a wiek kierowcy jeszcze 41 lat. Pokaż, ile ty masz. Ile ty masz, chłopie, lat. Tu się zgadza, ile ty masz lat. Data urodzenia 42, no, byłeś blisko. No, ale czy to jest pojazd jasno-zielony? Kolorze, po rozdarciu jednej kolor jasno-zielony. Nie no, to jest taki bardziej żółty, a nie jasno-zielony. Dobra, towarzyszu, jedź. Chyba wszystko w porządku. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do zobaczysta, zaraz zostanę zjebę pewnie, jeżeli się okaże. No właśnie, ten kierowca powinien zostać zawrócony. Minus stówka. Pokaż, a dlaczego? No, wszystko... A tu, regulacje wjazdowe, czyli to był jasno-zielony. A nie, z Królestwa RKI został wpuszczony do kraju, nie sprawdziłem Królestwa. Ach, kurczę, no, już pierwszy taki problem. Dobra, pokaż ty mi... Ani nie sprawdziłem w sumie pojazdu. Mógł jakąś kontrabandę mieć. Ja pierniczę. Z jakiego ty jesteś królestwa? Republika Kazachstan. To nie, to dobrze. 19 listopada. Tu się zgadza. 6 maj się zgadza. Pokaż jeszcze facjatę. Facjata się zgadza. Numer się zgadza. Data urodzenia. 50 lat. Dobra, lecimy teraz sprawdzić twój bagaże. Jeszcze szybko prześwietlimy. Dobra, wyładujemy. Co będziemy się śpieszyć?
padre Ilio ostrożny. Sorry, chłopie. Jak ja mam się dostać tam do tego auta? Okej. Nie masz tu żadnej kontrabandy przypadkiem, chłopcze? Pod suficie? Tutaj gdzieś za siedzeniem? Nie. Ty, i teraz wysiąść nie mogę, ej. Blokowałem się. Dobra, wypad. Pokaż. Tu jest czysto, dobra, lecę sprawdzić twój pakunek. Tu się zgadza. Tu się zgadza, dobra, pokaż to wszystko, tak? Dobrze. Numery rejestracyjnego QWT to miało być, QWT, pokażcie mi. Muszę to wszystko zapamiętywać. Nie, to nie QWT, lata się nie zgadzają. Ty nie jesteś jasnozielony samochód, to nie jest. Dobra, temu powiemy. Ty, towarzyszu, ty się rusz do roboty. Teraz chyba powinno być wszystko dobrze. Tak mi się zgadza. No, A4, pokażcie, poczekaj. Bagaży 4, 3 worki ziemniaków. No to reszta się zgadzała. No dobra, zatwierdź. Jedź, chłopie. Miłego dnia. No to dajna. Mam nadzieję, że tym razem mnie nie oszwabicie. Pokaż. O, perfekcyjna, no. Praca i tak dalej, robota. Dokumenty. Pokaż te twoje PKS-y. No masz PKS-y. Beret też masz? No masz. Sergiej Ignatow. Imię się zgadza, tak? Numer paszportu 75Y6OC03 zgadza się. 7 maj. Tu się wszystko zgadza. Data urodzenia 33. Dobra, jest spoko. To sprawdźmy teraz jego ładunek. A, Arkaistan, dobrze. C. Wypakujemy, sprawdzimy. Wolę już nie mieć żadnych problemów. Tak, sorry. O, kolejne tutaj. Wyładuj, o, proszę. C, Q, I. A to ty, chłopie, to ty chyba tu nie możesz wjechać. Nie. To nie ty. Ale ty masz tutaj, kurde, panę, chłopie. Moment, ja pierw sobie wszystko wyładuję. Ja muszę cię tutaj pierw, widzisz, dobrze, chłopie, prześwietlić. Aha. No. I już, proszę bardzo, papieroski, to my tu jeszcze znajdziemy, pod sufitka, tu nikt, aha, jeszcze na jego siedzeniu, no wysiadaj z auta, co on tak ma opory. Dobra, tutaj nic nie ma. Ale tu jeszcze, chłopie, widzę. Jeszcze gdzieś coś znajdziemy, znając... Kolejne fajeczki. Boksik pod siedzeniem. Dobra, aż mi się nóż, kurczę, stępił. Tutaj nic nie ma, towarzyszu. Dawaj, pokaż po... Aha, proszę, jeszcze tutaj jest.
Tylko jak się do tego dobrać? Może niekoniecznie nożem? Czekajcie, muszę zobaczyć. Nie, to jest tutaj, dobra. No to teraz, nie wiem, łomem to rozwalić, czy czym? Siekierą? Aha. Proszę bardzo. Wyleciała kontrabanda. Siekierą, komu żeśmy mu to, kurde, wybili z głowy. Jeszcze mogłem w sumie łomem. Otwieraj. Czy tutaj jeszcze się coś nie znajdzie w twojej kontrabandzie? Nie, tu już chyba wszystko. A, tu jeszcze jest. Tu jeszcze jest. No i proszę, kolejne pajeczki. Ja ci tutaj, kurde, pokażę, ty przemytniku wredny. Zaraz cię zakuję. I tyle po twoich, kurde, widzisz. Kontrabandę znaleźliśmy. Jeszcze sprawdzę tutaj te twoje przy okazji. Proszę bardzo. Pajeczki. Pajeczki. A w tej torby nie mogę otworzyć. Tu nic nie ma, dobra. Okej, teraz jeszcze co musimy? Sprawdźmy, czy się worek 1-3 bagaże. Dobra, dobra, ale ty i tak zostaniesz aresztowany. Aresztaj! Sorry, chłopie. Onaja, nie to. Onaja, onaja i wyliżesz se później jaja. Możesz opuścić teren, nie możesz. A, dobra, że on, a okej, okay, przestępca aresztowany, mam już ich dwóch. No dobra, pewnie będę musiał ich zabić za jakiś czas. Czy ja tutaj miałem też kogoś, wiem, w późniejszym etapie sobie... Kamieniołomie już się nie może. O, zarządzanie posterunkiem. Za pomocą tego komputera możesz ulepszać swój posterunek, kontrolować dzienny koszt jego utrzymania oraz sprawdzić statystyki swojej pracy. Zatrudnię dodatkowych strażników, aby poprawić obronność posterunku. Lepsze budynki, aby... O, zyskać dodatkową przestrzeń lub zwiększyć poziom swojej percepcji. Kupuj nowe radiowozy, aby sprawniej ścigać przestępców. O, to mi się podoba. Jakbyśmy sobie wzięli, to co my mamy? A, to są statystyki. Posterunek. Więźniowie 2 z 3. Okej. Okay. Magazyn. A, bo tu musimy tą kontrabandę, którą znaleźliśmy, oddać. No tak. Poprawne inspekcje, niepoprawne 1. To mi się nie podoba. Ale już tak wyszło. 1 kwatera, personel, posterunkowy maksimum po 25. No dobra, to może jakbyśmy sobie wzięli asystent inspekcji. Posterunkowy. To kto to jest? Mechanik. Strażnik graniczny. Słaby jest. Gdy miał 6 lat, jego rodzice zostali aresztowani za znieważanie władzy państwowej. Doniesienia do KGB służyły ich własnym sąsiad w zamian za jedyne 100... akerów. Dalszą opiekę sprawował nad nim wuj, sierżant policji. Gdy stał się pełnoletni, postanowił pójść w jego ślady. A co tu jest? A mogę go zupgrade'ować później nawet. Zobaczcie, na kaprala. Na razie posterunkowy, dobra. A tu jeszcze poczekajcie, bo jeszcze... A nie, myślałem, dobra. No, jakbym go chciał zatrudnić, to co muszę kliknąć? A, czyli zatrudniłem go. Dokonaj pierwszej ulepszeń. Dokonałeś. Aha, zwiększ zdrowie oraz nowe wyposażenie. Teraz bym mógł go za 500 od razu, kurde, ubrać, nie? A nie, dobra, to my tych mamy chyba. No.
Ten kosztuje, no właśnie, a my mamy... No dobra, zaupgrade'owałem go niechcący. Kto to jest? Posterunkowy. Strażnik więzienny, my tego mieliśmy. No, jak zwykle, nie poszedł... Dobra, my przede wszystkim teraz tak. Kontrabanda. Bo już nie mamy miejsca, papierosy. Dobra. To teraz, jak już wpuszczę, to później po nocy pojadę i zawiozę tamtych i oddam tą kontrabandę, prawda? Tak. Też tak zrobimy. Co to jest? Papierosy. To do magazynu, tak. Okej. Okay. Odholuj. Ad Maduro, ale z ciebie przestępca złapany, stówka, no właśnie. Dawaj następnego, bo tu już czeka. Aha, jasno zielony, ty już chłopie masz problem. Ty już masz problem, pokaż jaki ty masz, UGT. UGT. A, to ten miał, tak? Okej, dobra. Tu rozumiem, 41 lat. Pokaż, ile ty masz lat, chłopie. Dokumenty, ja proszę cię. Ja ci wrota. Zaraz ci wrota, to ja ci zamknę. Sprawdźmy jego wiek od razu. 30. Wiek się nie zgadza. Wyglądasz na takiego spokojnego. Królestwo Era. Aha, to ty nie wiedziesz. Już nie wiedziesz, chłopie. Jeszcze sprawdzam ci wszystko pozostałe. Dobra. I tak już nie wiedziesz. To już ci mówię to od razu. No dobra. Tu niby nic nie masz. Tu też czysto. Nie w tą stronę. Buja, bujaj. Wafla. I tak nie wjedziesz. Na pusto? No dobra, chciałeś na pusto. Aresztować go nie miałem, nie? Tylko nie pozwolić mu wjechać. Zobaczymy. A co, masz jakiś problemik? Dawaj, bo już muszę następny. Jasnozielony też nie miał wjechać, bo kto to był? Nie rozjedź mi tylko mojego tutaj strażnika. Kierowca był czysty? Ale jak kierowca był czysty? Przecież był z Królestwa Eraki. W związku z zjawieniem obywateli z grupami przestępczymi rząd nałożył embargo na wszelkie towary. Zabrałem się wyjazd z kierowcą przewożącym towary, bagaże. Ajajajajaj, bo zaraz zbankrutujemy. No sorry. Nie poszło. No, pierwszy dzień w samotnej pracy nie jest tak dobry. 41 lat, kolor pojazdu jasnozielony. Jeszcze sobie tylko tak. No dobra, no to nie to. Sorry Gregory. Dokumenty. Tak nie wiedziesz. Bo jesteś w jasnozielonym i w dodatku pewnie jeszcze masz 41 lat. Nie, 39, no proszę. Grudzień tu się zgadza, Asad. Asan, o, imię się już nie zgadza, widzę. Imię i nazwisko, data ważności się zgadzało. Q5318 się zgadza, zdjęcie. Się zgadza, lista przewozu.
No nic nie ma, dobra, to my tylko sprawdzimy jeszcze na szybko kontrabandę. Wynik czysty wydaje się, dobra. Jeszcze nie sprawdziłem, z jakiego kraju jesteś. Ale tutaj nic nie widzę, żadnej kontrabandy. Podsufitka czysta. Numer rejestracyjny inny, to jest nie tego. No dobra. To tyle. Nie zgadzało się imię i królestwo Araki, ale imię się nie zgadzało właśnie, bo ty jesteś Asan, a tu masz karta wstępu na Asad. Czy zaznaczyłem to? Tak, zaznaczyłem. No dlatego, no nie mogę takich błędów popełniać, chłopie. Skończę z tobą. To wtedy pojadę do więzienia, tak? Postrzelili mnie w głowę wcześniej. Czy dobrze, czy niedobrze? Zaraz się okaże. Perfekcyjna, no i pewnie. I to mi się podoba. To już chyba wszystko na dziś. To dobry moment na uzupełnienie zapasu, zwolnienie miejsca w więzieniu, odpoczynek. Właśnie. Gazetę jeszcze przeczytamy. Fałszywa pomoc. Organizacja humanitarna z Królestwa RKI została przyłapana na wspieraniu wrogów naszego narodu. Biały Gołąb, przewożąc przez nasz kraj żywność dla rodzin ze Zjednoczonych Rali, sprzedawał broń bandytom krwawej pięści. Królowa... Dobra, nie będę tego czytał, aby zapewnić bezpieczeństwo obywateli, tak w skrócie. Ulewne deszcze na zachodzie kraju doprowadziły do powodzi, która zniszczyła wiele upraw rolnych. W trosce o dobro mieszkańców regionu rząd postanowił znieść ograniczenia w transporcie żywności. No proszę. A zamykamy gazetę. Nie, my na odpoczynek nie możemy. My musimy, kurde, wziąć więźniów, przetransportować. Sorry, Gregory. Ty... Jesteś wolny? Nie. Przenieść do radiowozu. Ciebie też. Przenieść do radiowozu. Sprzątaj. Tutaj zaraz te towary wrzucę na pakę. Gdzie my mamy naszą furę? Tutaj. Aha, dostałem, kurde. Od razu też przy okazji weźmiemy te wszystkie skontroluj. A nie, no ja chciałem je do magazynu. To ja nie mogę? Dobra, bierzemy siekierkę. Okej, dobra, muszę się cofnąć do magazynu. So. Tak szybciutko do magazynu pobiegniemy. Dobrze, to nie jest gdzieś daleko, nie? Dawaj. Wszystko na pakę. Amunicja niekoniecznie. Papierosy, no bo to jest kontrabanda. Nie, a ta broń to co to jest? A, to znaleźliśmy. Dobra, to tej używać nie możemy. Reszta zostaje w magazynie. Okej. Okay. Lecimy! Lecimy, bo jeszcze daleka droga nas czeka i wtedy dopiero sen. W moim budynku serwis pojazd wynagrodzenia. A, musiałem, kurde, dobra, by 130 hajsu nam zostało. To zaszaleliśmy. Dawaj tych więźniów. Odpalaj furę. Włącz światła. A miał nam naprawić. Nie, dobra, teraz moment. Na mapie. Szkoda, że nie mogę się poruszać na mapie, żeby zobaczyć. Kamieniołom jest tu.
A sklep jest tu. Dobra. To teraz. Opuszczaj posterunku. Podróżując po świecie, uważaj na wrogie oddziały gangu. O kurde, będą próbować odbić swoich towarzyszy lub odzyskać przejęty towar. Gdy ich napotkasz, możesz uciekać lub co walczyć z nimi, aby otrzymać dodatkowe nagrody. Więc co, to ja wolę chyba na razie uciekać, bo z czym ja mam walczyć? No, super. Mam plan ucieczki. Ja ci zaraz ucieknę, chłopie. Dobra. Chciałem sprawdzić na mapie. Nie, nie, my tutaj zaraz... Jedi nas nie ma. Pokaż, czy my dobrze jedziemy. Tak. Anananan. Dobra. O, uciekł. No już do nas walą, nie? Dawaj, 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 dawaj. Mam nadzieję, że nas nie dogonią. Co tu się dzieje? Pierwszy dzień pracy już tak tyle się dzieje. My potrzebujemy lepszą furę. Dobra, dawaj, gdzie są te kamieniołomy? Obóz pracy, no tu już za nami nie wiadom. Mam taką nadzieję. A co, my bez drzwi jesteśmy? Te drzwi straciliśmy. Jak ja mam wysiąść? O no. Taka akcja, ty uciekaj lub pokonaj przeciwników. Żadna tam zasadzka, odbieraj ich. Czekasz wszystkich więźniów. No i pięknie, znakomicie. Jeszcze zarobiłem na nich trochę. Ale jeszcze towar chcą odzyskać. Gnidy. My już i tak straciliśmy dużo. Włącz silnik. Włącz światła. Wsteczny. No tak, jak tak będziemy na wstecznym jeździć. Nie no, zaraz rozbijemy całą furę. Jeszcze nas gonią, bo my mamy tą kontrabandę. Dobra, moment. A, oni są tu, widać. A, dobra. A my teraz damy w prawo. W prawo, później w lewo. To jeszcze strzelają? Jedź, jedź, chłopie, nie oglądaj się. Ciemno, świateł nie włączyłeś. Czekaj, czekaj, czy my tutaj mieliśmy skręcić? Nie, następna. Następna w lewo. Zasadzki, już pierwszy dzień pracy, takie rzeczy się dzieją. No co tu się wyprawia? Dobra, my zaraz... My musimy furę, jak zarobimy, zaraz kupić. Dobra, to jest tutaj, tak? Tak. Stary, uważaj, bo jadę. Dobra. Narzędzia Vlada. To tu nie, tu się nie sprzedaje kontrabandy? Zaraz zobaczymy. Wyłącz silnik. A nie, to ja kontrabandę muszę gdzie indziej. Nie, to nie tutaj. Dobra. To gdzie to było?
Co to było tutaj, nie? Ruiny, pozostałości, nie. Baza policji, kam mieści się tu biuro śledcze. Oddasz tu znalezioną kontrabandę. Dobra, to my walimy pierwsza w prawo. Okej. To my źle jechaliśmy. My tam uciekniemy i dobrze, że paliwo nam się nie kończy. Kontrabandę oddamy, hajs zarobimy. Trzeba też nową furę kupić. Dobrze, jedziemy cały czas. Tak. Do końca i w lewo i powinniśmy dojechać. Na cmentarz. Okej. Dobra, moment, szybkie zerknięcie. Dobra. Pomału się zbliżamy. No. Muzyka teraz jak z filmu, z jakiegoś sensacyjnego, nie? Sorry. O, tutaj jest posterunek policji. Dawaj, baza policji. Otwieraj. Uważaj, koleżko, bo cię przejadę. Wyłącz silnik. No, co jest, Sasza? Nie śpimy, zwiedzamy. Czekasz całą kontrabandę. Dobra robota, kolejny przemyt udaremniony. No super, zarobiliśmy kasę, ale ten... Cały czas... Ta ucieczka tutaj, kurde, zobaczcie, jest. Włącz światło. Nie, włącz, dobra. No szkoda, że nie mogę, kurde, ich rozjechać, nie? Będę musiał tam przejechać obok nich chyba. Pokaż mapę. A nie, posterunek, a, ominę ich, dobra, to już przynajmniej nie będą mnie gonić na razie. Za jakiś czas ja ich tam rozwalę. Teraz wracamy na posterunek, przede wszystkim, kurde, furę niech naprawią. Po ostrzale straciłem drzwi. Trzy i pół tony, mostek. Zaraz powinniśmy dojechać. No, ale że za zasadzki tu robią, co? Dobra, dojeżdżamy do posterunku. Parkuj, kurde, furę. Wyłącz silnik. Barysiu, ile my mamy dzięgi? Tak jest, a co to jest azar? A, to co, przeparkuj to znaczyło, czy co? To nie wiem. Napraw. Już się robi. O, dobra, naprawił i szyba, i wszystko jest jak talala. Tylko nie wiem, czemu cały czas mam tą muzyczkę, ale pewnie jak się pójdę teraz przespać, skoro wszystko już zrobiłem. Jeszcze chciałem zobaczyć, czy coś jest tutaj na stole. Patrz, nie, teraz już nie ma nic.
Ale dobra, no to tak mi się wydaje, że wszystko w miarę nawet zrobiliśmy. Trochę kaski zarobiliśmy. W magazynie jeszcze coś jest? A, no broń widzę, amunicja, no właśnie, to my sobie możemy coś tutaj... Łomnik zostanie, jedna siekierka do magazynu. A my sobie weźmiemy pistolet. Nie, nie wszystko. Tak, pistolet sobie przerzucimy. I niech ze sobą w razie W mam. Okej. W ten sposób, dobra. Teraz już idę się przespać. Że tak powiem. No i tutaj postawimy kropeczkę, moi mili. No nie pykło nam tak jak chcieliśmy, no ale pomału, pomału uczymy się. Wiecie co jeszcze możemy sobie zobaczyć teraz? Jak tam ranking? Jeszcze się nie pojawiliśmy. Może po tym dniu, jak się prześpimy, no to się później okaże. Także wracamy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, towarzysze, to możecie zostawić tą łapeczkę w górę i będzie super rancko. A ja już się z wami żegnam, towarzysze. Także do usłyszenia. Dzięki za dziś. I do następnego. Trzymajcie się. Ahoj.